Po ostatnich moich porażkach w Rocket League, moi drodzy, zaczerpnąłem lekcji od Edka i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie, więc jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień, wbijcie też na kanał do Edka. Edek zajmuje się głównie rakietową ligą, za co z góry mu dziękuję za to, że mi podpowiedział, jakie robię błędy i oczywiście też zapraszam was na G2, gdzie macie fajne promki na gierki, a my sobie lecimy, ludzie, aktualnie z solo meczami. Moja dywizja to jest dywizja druga, złoto 3, cały czas przy tym goldzie trzecim się utrzymujemy i chciałbym zdobyć w końcu platynę. Więc lecimy z meczykami. No i dobra, jesteśmy w pierwszym meczu, gramy na steamowego gracza. Ja ogólnie od tych lekcji mam już dzień przerwy z raketem, więc zobaczymy, jak to pójdzie mi tutaj teraz. Bo powiem wam, że po tych lekcjach nic nie grałem, nie? A pamiętajcie, lekcje zawsze trzeba udoskonalać, jeżeli jakieś bierzecie już. No i trzeba cały czas próbować. Ja, ludzie, Edek wywnioskował, że za bardzo, za agresywnie do tych piłek podjeżdżam i troszkę więcej spokoju należy mi się powinienem w tej grze zachować, że tak powiem, jeżeli chcę zdobywać więcej bramek i tych meczy więcej wygrywać. Co do platyny, jest duża szansa, jest potencjał na wbicie, więc możemy tę platynkę tutaj sobie przyhaczyć, ale widzę, że ten zawodnik też gra mega defensywnie i patrzcie, teraz wystawiłem się na atak, przez co stracę pewnie bramkę. No, niestety gość nie trafił w tą piłkę, więc my atakujemy, bierzemy oczywiście mu boosty, bo tych boostów nie można stracić, no i mamy, ludzie, słupek. Mamy słupek, niestety bramka się nie poszczęściła nam. Teraz możemy sobie delikatnie cofnąć. Presji czasu nie mamy, bo wyniku oczywiście, wynik jest aktualnie jaki jest. O nie, i nie obroniłem teraz. Piłka poleciała, lepiej się odbiła. No i teraz będziemy musieli zacząć troszkę atakować. No ale nic się nie stało. Nie jest to jeszcze mecz stracony. Lecimy, ludzie, po zwycięstwo. Lecimy po zwycięstwo. Jeżeli chodzi o kick-offy, powiedział mi, że jest całkiem nieźle. Ogólnie odcinek, ludzie, zobaczycie łetkę, ja wam nie będę tego spoilerował, bo tam właśnie ta lekcja była prowadzona. No i zobaczycie sobie, jak to u mnie ten rakiecik wyglądał. Patrzcie, spokojnie, piłka skontrowana. Możemy ją teraz poprowadzić tutaj po ścianie, uderzmy do boku. I co mi się wydarzyło? Widzicie, on też cofie się na tą brameczkę, dobijmy ją. Pyk! Niestety, drugi raz poprzeczka. No teraz to nam szczęście, powiem wam, że w tej grze nie dopisuje. Drugi raz mieliśmy mega okazję na bramkę, przetnijmy tu piłkę, że gość nam za daleko nie poleciał z nią. Drugi raz miałem okazję tutaj na dosyć mocną brameczkę. No ale niestety to nam nie wyszło. Dobra, pyk. Widzicie, on gra mega, mega defensywnie, ale teraz sobie pchnijmy ją delikatnie do boku. Pyk, jest bramka. No i o to chodzi. Pamiętajcie, no trzeba zachować spokój. No jak zachowam ten spokój, to mam okazję strzelania tych bramek i wyklikania tego typu zawodników, nie? Mimo tego, że on jest lepszy, ja za bardzo panikuję. No i patrzcie, mamy teraz kick-offa. Można powiedzieć, że to jest idealny kick-off dla niego, ale udało nam się tą piłkę wyłapać. I teraz pyk! Dobra, patrzcie, delikatnie sobie kontrujemy, mamy chwilę czasu, a nic z tym nie zrobię. Więc piłka sobie lata po narożniku, ja sobie mogę tutaj dojechać. Oj, będzie kontra, ale delikatnie ją uderzmy. Dobra, kolejny raz nie trafiłem. Powiem tak, on delikatnie tutaj sobie panikuje już, bo widzisz, co się może z tego szykować, ale ładnie bronił, widzicie? I to jest ta podstawa, którą który ja nie czaiłem jakby, że stać więcej na bramce i bronić te piłki, bronić i atakować w ostateczności. Patrzcie, piłka poleciała górą, kontrujemy to, no i spokojnie, pyk, możemy ją pchnąć i mamy bramkę 2-1 na nasze konto. No powiem tak, lekcje z doświadczonymi graczami są jak najbardziej na plus i mega spoko. Jeżeli chcecie też Edka zobaczyć tutaj na jakimś odcineczku, to dajcie znać. To się Edek tutaj pojawi. Pewnie się i tak pojawi, bo no powiem wam, że te lekcje od niego są naprawdę totalnym kozakiem. Dobra, teraz źle się ustawiłem troszkę. Powiem tak, Edek będzie krzyczał, wykrzyczał za to, nie? Powinien stać teraz na bramce i czekać na tą piłkę. Niepotrzebnie wyjeżdżam na te narożniki i to jest jeden z błędów, który dosyć często popełniam. Dobra, lecimy dalej. Pyk, leci piła do przodu. Co on kombinuje? Wypuścił delikatnie tutaj w przód. Ja sobie tutaj podjadę, patrzcie, stoję na bramce. On z tego narożnika nic nie zrobi. Piłka poleciała mu tak troszkę bokiem, ja teraz mogę ją uderzyć. Ja sobie mogę pchnąć ją do narożnika, dobra, piłka leci, buścika. Niestety nie złapałem, bo w niego nie trafiłem. Pyk, pamiętajcie, to jest wszystko też kwestia dogrania, nie, mechanicznego w tej grze. Dobra, jesteśmy chyba na bramce. Dokładnie, dajemy tutaj na piłeczkę. Też jeszcze muszę się nauczyć operować lepiej tą kamerą. Dobra, patrz, pyk. I to jest ta kontra. To jest ta kontra, ja sobie ją delikatnie mogę poprowadzić i mamy brameczkę 3-2 na nasze konto. Widzicie, zachowany spokój i jest bramka
ubita tutaj, nie? Gość nie wytrzymał tej presji. Teraz musimy tego kick-offa dosyć dobrego zrobić. Dobra, ładnie poleciała piłeczka. Najważniejsze jest to, żebyśmy z tych kick-offów nie tracili bramek. Niestety, to nie była ładna piłka. Myślałem, że lepiej poleciała. Niestety, tutaj tą piłkę delikatnie zepsuliśmy. No i mamy 3-3. Lecimy dalej. To też nie jest, ludzie, gracz ten, na którego trafiłem, nie należy do jakichś amatorów. Patrzcie, wyczekał kick-offa. O kurczę, ten gość wie, o co chodzi. Ten gość wie, o co chodzi w tej grze ogólnie. Też nie jest słabym graczem, jak na moją rangę. No i tutaj, patrzcie, opóźnione kick-offy robi, on przez to zdobywa bramki. Ja nie umiem tych opóźnionych kick-offów robić, więc na to trzeba będzie uważać. Może nie ma gość takich mechanik za bardzo opanowany w tej grze, ale te kick-offy ma dobre. Kick-offy ma naprawdę dobre i na to będę musiał uważać w tym pojedynku. 4-4 i lecimy, ludzie, dalej. Dobra, co teraz mogę zrobić? Pyk, podbijmy ją delikatnie. No niestety mnie gość wysadził, więc tutaj troszeczkę tracimy czasu. Bronimy sobie tej piłeczki. Bronimy. Ja tutaj mogę stać na linii. Na narożnik gość to może rzucić. On ją lekko pnie i ona mu fajnie poleci. Dobra, on coś kombinuje. Pyk, wybijmy go do boku. Ja sobie mogę cofnąć tutaj na bramkę, bo mogę. Teraz pyk, wow. Double jumpa zrobiłem, niepotrzebny ten double jumpik był. No i patrzcie, my czekamy cały czas. On też wie, że zaatakować za bardzo nie może. Ja też zaatakować go nie chcę, więc podjeżdżamy na razie, przyczajka na piłkę. Gdzie ten gość też nie jest jakimś amatorem totalnym. I on wie, o co chodzi w tej gierce. Dobra, podbijmy ją. Patrzcie, pyk, on też nie chce tutaj jakoś potężnie grać i wie, że ja go tutaj mogę kontrować, więc zagrajmy tak, pyk. Dobra, nie udało się tego kopnąć. Robimy cofkę na bramkę. O kurcze. Powiem wam, że było tutaj grubo. Teraz pyk, kontrujemy piłę. No i niestety, gdyby to leciało w bramkę, mielibyśmy gola strzelonego i gość by miał już pograne. No niestety nie udało nam się teraz przymierzyć tego na bramkę. 6 sekund, 5 sekund, 4 sekundy. Tu będzie dogryweczka, niech sobie zaatakuje. O, chociaż, dobra. Podbijamy ją górą. Pyk. No, niestety, przebił nas tutaj. Delikatnie, ale powiem wam, że no, była panika z jego strony, nie? A, 4-4, teraz dobry kick-offik, dobra, piłka leci. Idealnie, kick-off idealny, ludzie. W końcu wygraliśmy tego ważnego kick-offa. 5-4 wynik dla mnie i mam mecz wygrany. Mam nadzieję, że wam się ten meczyk mega podobał i lecimy do kolejnego. No i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym meczu. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Poprzedni mecz dosyć ładnie poszedł. Jak będzie teraz? Czas pokaże. Chłopa tutaj wysadziliśmy delikatnie. Cimie tą piłkę. Widzicie, on też będzie grał chyba spokojnie, jak widzimy. Więc ja się cofnę tutaj, idziemy na brameczkę. Piłka z narożników, to ją do przodu możemy pchnąć, ale ogólnie ona mnie za bardzo tutaj nie interesuje póki co. Patrzcie, no ludzie, teraz powiem wam szczerze, że ja widzę to, jakie robiłem błędy, jak grałem w raketa, jakby nie mając tych informacji, które ostatnio udało mi się pozyskać. Więc teraz patrz, pyk, wow, ale mnie wykiwał, tutaj mnie czasowo zrobił. Dobra, idziemy po boosta. Ten gość jest za mną. Teoretycznie mogę to tak zrobić. Pchnijmy ją delikatnie. Wiem, że takie zachowanie w rakiecie, ludzie, nie należy do tych najlepszych. No ale nic nie zrobię. Pyk, chciałem tutaj zagrać na tą wysadzkę, no ale się nie udało. Dobra, pyk, piłeczka leci. Ziup. Ją delikatnie do przodu. Pchnijmy jeszcze raz do boku. Niestety, pyk, łapiemy boosta i robimy cofkę delikatnie na bramkę. Pamiętajcie, w rakiecie nie chodzi o to, żeby strzelić 20 bramek, 30 bramek. W rakiecie chodzi o to, żeby wygrać, nie? Liczy się wynik, tak jak w piłce nożnej. Tutaj nie liczy się to, ile bramek strzelamy, chociaż ja się jarałem tym, nie? Jak dużo bramek wpadało. Dobra. To są, ludzie, piłki, których nie umiem jeszcze trafiać, ale udało się delikatnie powoli przymierzyć i mamy 1-0. Ogólnie, ludzie, od następnego tygodnia planuję przenieść troszkę godziny publikacji filmów, bo teraz były o 9 i o 15, a planuję przenieść godziny na... o Jezu, boosta nie złapałem. Na 15 i 20. Wydaje mi się, że film taki pod wieczór będzie fajniejszy, bo z tego co wiem, wy macie, moi drodzy, szkołę, nie? Wy macie szkołę, więc fajnie by było te materiały właśnie publikować w takich godzinach troszkę późniejszych, żebyście mogli obejrzeć, żebyście mogli też odwiedzić lekcje. Patrzcie, leci piłka do przodu. I delikatnie ją pyk w bok. Zepsułem. Ale on też nie trafia. O kurczę, mogłem mu strzelić w bramkę. No czego tego boosta nim i nie złapało?
Nie mam pojęcia, dobra, więc jeszcze raz cofka. No nie no, te boosty muszę łapać, to już jest błąd bardziej, że tak powiem, mój rakietowy niż jego, nie? Że ja nie trafię, niż... nie, czekajcie, zamotałem się, w ogóle nie wiem o co chodzi. Chodzi ogólnie o to, że te boosty muszę się nauczyć łapać, nie? To jest taki błąd mój troszkę mechaniczny. Dobra, mamy kick-offa, to jest brameczka, 3-0 dla nas. No i póki co, no ciśniemy, no ciśniemy, widzowie. Tak te mecze w Raketa teraz wyglądają, nie? Ta szkoła nie poszła na marne. Powiem tak, jak się gra drugi raz z tą samą osobą, wie jak się dostosować pode mnie, żeby zagrać, to też może wyklikać. Ale na rankedach, jak widzicie, wystarczy grać cały czas to samo i spokojnie, no spokojnie. Pnijmy tą piłkę delikatnie pod skosem. Jest obroniona, ale sobie łapiemy boosta i możemy spokojnie wrócić na bramkę, nie wystawiając się tutaj i nie ryzykując piłek. Tutaj kontra leci, delikatna piłka leci do przodu, chłop sobie tam leci, panikuje, my możemy ją tutaj sobie lekko przyjąć. Oj, leci do rogu. Patrzcie, on też stoi na bramce, on też nie chce atakować, on wie o co chodzi. Więc sobie podjadę tutaj. Pyk, pyk, podbijemy, łapiemy boosta. Niech sobie będzie podbita, ja na tym rogu nic z tą piłką już nie zrobię. Więc robię cofkę tutaj. Więcej muszę operować też tą kamerą, bo operacje kamerą ludzie są tutaj dosyć ważne. Dobra, piłka sobie leci. Na tym narożniku nic nie zrobi. Sobie przeleciała dalej. Ja sobie ją mogę pchnąć teraz do przodu. No jeszcze mamy kasację przy okazji. Pyk. Rozpędźmy się i możemy ją teoretycznie sobie pchnąć do bramki. I mamy tutaj 4-0. No widzicie, no bramki wpadają. To jest najważniejsze, że zaczęły wpadać te bramki. Tych bramek tak dużo teraz już nie tracę. W poprzednim meczu potraciłem te bramki, bo na kick-offach przegrałem. Gość mnie ładnie tam dosyć obijał. A tutaj pyk, delikatnie sobie do góry leci. Pamiętajcie, piłka zawsze do was może spaść, więc no spokojnie, stoimy sobie tutaj w brameczce. Pyk, piłeczka poszła do ścianki. No i klasyczna kontra. Ta piłka niech sobie spadnie. Walimy na bramkę, jest 5-0 dla nas. No, złoto. Złoto, widzowie, złoto totalne. I aż mi się dużo przyjemnie w tą grę gra, jak przeszedłem tą właśnie etkową szkołę Racket League. No i jest, ludzie, 6-0. Pięknie, pięknie, ludzie, zadowolony jestem sam z siebie. Jak w ciągu 20 minut, może bo tam dłużej nie graliśmy, graliśmy około 20 minut, jak w przeciągu 20 minut udało mi się tutaj przyprogresować w tej gierce. No nic, on już awczy spokojnie. To jest, ludzie, 6-0, 7-0. Bramki już sobie możemy teraz strzelać. On nic nie robi, on chyba już nie gra. Więc co, ja się będę z wami powoli żegnał. Mam nadzieję, że wam się materiał jak najbardziej podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, wbijcie też na kanał do Edka i podziękujcie mu za to, że taką dobrą lekcję Raketa mi tutaj dostarczył. Jak i również, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, żeby właśnie wrzucać filmy o 15 i o 20, czyli 20 GTA, 15 luźniejsza gierka na kanale. To możecie dać znać w komentarzach. No i dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam.